tytułem wstępu, to będzie odcinek Food Truck od kuchni. Będzie to odcinek z cyklu o dostawach. Kolejny, który wypuszczę najprawdopodobniej, będzie tak szerzej pokazywał dostawy, po co je robimy i do czego dążymy tak naprawdę tutaj z dostawami. Natomiast dzisiaj jesteśmy tutaj u nas na stolarni i gościmy założycieli, właścicieli, twórców portalu Dailyver. Także, witamy, cześć. Witamy, tak. Mikołaj i Małgosia? Tak. Tak jest. Dobrze. To może coś więcej o waszym portalu, tak? Dailyvery to jest nowa jakość dostaw dostępna na rynku w Warszawie. To, czym się chcemy wyróżniać, to jest przede wszystkim jakość. I ta jakość dotyczy wszystkich obszarów, które właśnie są Dailyvery. Czyli to jest jakość, zaczynając od platformy, od możliwości, łatwości wyboru oferty, dobra jakość restauracji, bardzo selektywnie je dobieramy. No i oczywiście jakość kurierów. To nie są przypadkowe nigdy osoby. Nasi kurierzy to są osoby, które z pasji też do jazdy na rowerze, ponieważ jest to dosyć trudny kawałek chleba, dostawy rowerami, tak? Robimy je przez cały rok. Tak? I oczywiście teraz czeka nas już sama śmietanka, natomiast przeżyliśmy bardzo trudne miesiące. Ale daliśmy radę. Tak, sami chyba mieliśmy dwa przypadki, jak wasz kurier się wywrócił gdzieś na lodzie czy coś i wracał. A to jakieś dwa jedyne przypadki. Tak, nie, dwa jedyne przypadki. Tak, więc jakby wyróżniamy się na pewno jakością i o to bardzo dbamy, o jakość obsługi klienta. Tak, to jest kolejny element. Tutaj dbamy bardzo o ten kontakt z klientem, żeby był zadowolony. Myślę, że tak naprawdę te trzy elementy są kluczowe, żeby ta usługa faktycznie była, działała. My to robiliśmy w ogóle z potrzeby, dlatego że na początek my też zamawialiśmy z różnych portali jedzenie do domu i nigdy nie rozumieliśmy, dlaczego. Po pierwsze, oferta nie jest dobra, po drugie, dlaczego się czeka ponad godziny na jedzenie. I postanowiliśmy tak naprawdę to zrobić i faktycznie oferować usługę, którą jesteśmy w stanie świadczyć faktycznie w 30-40 minut od momentu składania zamówienia, więc to jest po prostu rewelacyjne. Okej, okay. Od kiedy działacie? Od kiedy jesteście na rynku? Bo my z wami chyba działamy od 2,5 miesiąca, coś koło tego. Tak, pod koniec roku zaczęliśmy pracować. My uruchomiliśmy się pod koniec września, czyli właściwie tak naprawdę od października zaczęliśmy pracę już na całego. Jesteśmy w trzech dzielnicach, w Śródmieściu, Kępa i zaczęliśmy od Starego Mokotowa, dzisiaj jest to już, poszliśmy bardziej w głąb Mokotowa i rozszerzamy granice coraz bardziej. To też jest związane z tym, że mamy coraz więcej pozyskanych merchantów, czyli restauracji, ale też budujemy flotę, która jest coraz po prostu większa i pozwala nam na lokowanie też kurierów w różnych miejscach po to, żeby ten czas dostawy był jak najkrótszy. Tak. A kiedy kolejne dzielnice? Kiedy dalszy rozwój? Dobre pytanie. Myślimy o tym bardzo mocno. Na razie się skupiamy na te trzy, ale myślę, że to nastąpi niedługo. Ja się o was generalnie dowiedziałem od konkurencji, szpiegując po prostu fanpage'a, że jesteście kolejną firmą dożywczą. Ciekawe. Jakie restauracje są u was, czym się charakteryzują, w jaki sposób dobieracie pod względem jakości, czy we wszystkich jedliście? Generalnie wyszliśmy z klucza takiego, że zapraszaliśmy na początku restauracje te, które znaliśmy sami i lubiliśmy. I na przykład nie mogliśmy z nich wcześniej zamawiać. Natomiast gro restauracji to też są restauracje, które mają bardzo wysokie oceny na Facebooku czy w ogóle w internecie. I też restauracje, które polecają nam klienci, bo zdarza się, że klient do nas pisze: fajnie jesteście, lubimy was, ale na przykład chcielibyśmy mieć tą restaurację. Proszę, dajcie mi tą knajpę. Proszę, dajcie mi tą knajpę. Same restauracje też się zgłaszają, więc jakby czy jedliśmy ze wszystkich? Praktycznie chyba tak. Choć czasami jest to trudne, ale rzeczywiście staramy się zawsze taką pierwszą dostawę robić sobie też do biura, żeby zobaczyć, jak to jedzenie wygląda, jak zostaje przywiezione, no bo to też jest bardzo ważne, kiedy klient po raz pierwszy to zamówienie otrzyma. I potem klienci weryfikują, bo każde zamówienie jest oceniane, więc generalnie dostajemy feedback, jeżeli faktycznie knajpy mają złe oceny, rozmawiamy z knajpami, jeżeli to się nie poprawia, to de facto po prostu dziękujemy takim knajpom. Okay. Jak to u was jest generalnie, jeżeli chodzi o feedback od klientów? Czy macie jakieś rady dla food truckowców, restauratorów, osób, które chcą się bawić w dostawę? Czy jest coś takiego wspólnego, co daje lepszy feedback? Nie wiem, sposób pakowania, czy chodzi tylko wszystkie o smak? Wszystkie nasze zamówienia w ogóle mają możliwość oceny przez klienta, tak? I to jest dla nas tak naprawdę najfajniejszy feedback, bo na bieżąco wiemy, co może być nie tak, co możemy poprawić w usłudze. Jeżeli chodzi o taką radę dla restauracji, które parają się dostawami, to na pewno najważniejsze w dostawach jest opakowanie, w którym to jedzenie jedzie.
Opakowanie, pomimo tego, że dostawy są bardzo krótkie i szybkie, to te opakowania powinny, w zależności od tego, co wozimy. Jeżeli wozimy sushi, wiadomo, są jakby najprostsze do ważenia. Natomiast jeżeli wozimy ciepłe, gorące rzeczy, zupy, sosy, to muszą być opakowania, które na pewno nie przeciekają w krótkim czasie. I jeżeli tak się dzieje, no to wtedy szkoda, bo takie zamówienie musi być rezerwowane od początku. Oczywiście otrzymują wartości kulinarne produktu, bo to jest też bardzo ważne, żeby po prostu jak dociera ten produkt, żeby on wyglądał, pachniał i smakował tak, jak powinno. Tak, dokładnie. I też jakby takie wrażenie estetyczne na pewno też ma bardzo duże znaczenie. Okej, czyli częściej opinie są, znaczy nie wiem, od strony klienta, jeszcze nie zamawiałem, częściej klienci piszą wasi... odnośnie opakowań, komentarze, czy raczej odnośnie smaku też się zdarza? Też się zdarza. Też się zdarza, jeżeli czasem coś wyjdzie z restauracji, znaczy, czy komuś smakuje, to jest kwestia gustu oczywiście, tak? I tutaj trudno polemizować. Natomiast jeżeli jest coś rzeczywiście wybitnie źle przygotowane, bo nie wiem, jest przypalone, spalone, to są bardzo rzadkie przypadki, natomiast się zdarzają. Po takim komunikacie od klienta od razu dajemy info do restauracji, wtedy albo restauracja coś sama daje od siebie. Jeżeli nie ma takiej woli w stronie restauracji, to my oczywiście dbamy o klienta, żeby pozostał i spróbował jeszcze raz. To jest dla nas super ważne. Ile macie w tej chwili food trucków w swojej ofercie? Tutaj program się Food Truck od Kuchni nazywa, czy jakieś knajpy właśnie bardziej powiązane z food truckami, albo food trucki jako food trucki z wami współpracują? Mamy kilka food trucków, natomiast jest to nadal w mniejszości wśród naszych restauracji dostępnych. Jest to dość nowy nurt, choć nie aż tak bardzo nowy, aczkolwiek rozwijający się w Polsce, w Warszawie, w dużym mieście. Ale również, jeśli mogę porównać, to tak samo jakby jest podobna liczba restauracji wege. Tak? To są jakby takie dwie bardzo bliskie sobie dziedziny kulinarne, które właśnie u nas w sposób nie jest to większość na pewno. Znaczy, mamy kilka food trucków. Ja myślę, że też sezon de facto na food trucki się zaczyna. No tak. I w tym momencie tak naprawdę będziemy dbać o te, które są faktycznie najbardziej popularne, najbardziej interesujące, po prostu dbać o to, żeby były nasze oferty. No tak. To może trochę więcej o was też. Czym się wcześniej zajmowaliście przed Deliver? Czy zajmujecie się tym pełnoetatowo? Tak, w ogóle to jesteśmy parą w życiu też, tak. Małżeństwem. Zawsze lubiliśmy bardzo jeść. To prawda. To jest to, co lubimy między innymi robić bardzo nadal. Natomiast rzeczywiście zajmowaliśmy się nieco innymi dziedzinami życia, chociaż Niko... Jestem związany od bardzo dawna z internetem. Przez kilka lat pracowałem w funduszu inwestycyjnym. Przez ostatnie 3 lata byłem prezesem Frisco.pl, taki sklep internetowy spożywczy, supermarket online. W zeszłym roku postanowiliśmy, że chcemy utworzyć coś nowego, własnego, bo tutaj to nie był nasz biznes. I postanowiliśmy też z Gosią, że po prostu chcemy coś razem zrobić. I to właśnie tak się zaczęło tak naprawdę. Jak długo wam zajęło odpalenie biznesu od początku? Około 6-7 miesięcy od momentu, kiedy powiedzieliśmy OK, to robimy. Pracowaliśmy troszeczkę nad konceptem wcześniej, tam patrzyliśmy, jak to się rozwija za granicę, jak to działa i tak dalej. Natomiast faktycznie zaczęliśmy pracować w marcu, odpaliliśmy pod koniec września, 6-7 miesięcy. Moje pierwsze wrażenie, tak jak wszedłem na waszą stronę, chyba dzień przed tym, jak się z wami skontaktowałem w ogóle, że chcielibyśmy współpracować, było takie, że no, mocno, że tak powiem, skojarzyliśmy mi się z całą ideą slow food. Może jako idea slow food, taka w stylu kupowania handmade'owego t-shirta Fruit of the Loom za 200 zł nie jest mi jakaś, powiedzmy, super, super bliska sercu. Natomiast na początku odniosłem wrażenie, że właśnie takie, powiedzmy, bardziej hipsterskie lokale są u was, trochę bardziej hipsterskie sklepy. Czy w jakiś sposób wy jesteście powiązani, w sensie jako marka, tutaj z ideami typu slow food, ekologia, bo wozicie na rowerze? Czy bardziej jest to kwestia po prostu jakości, kwestia doboru dobrych knajp, a poza tym jazda na rowerze jest szybka po prostu? Także... Ja myślę, że bardziej to drugie. Zawsze dbaliśmy o to, żeby mieć szeroki wybór. My też jesteśmy, lubimy różne rzeczy. I tak samo lubimy rzeczy, jedzenie wegańskie albo wegetariańskie i tradycyjne i polskie, może cięższe, polskie i tak dalej. Więc tutaj tak naprawdę nie było takiej filozofii za tym. Nasza filozofia zawsze była prosta pod kątem wyboru zawsze najlepszych knajp, ale z różnych, tak naprawdę z różnymi profilami. I to było dla nas bardzo ważne. Same rowery de facto. Z jednej strony to jest to, że to jest element
typowo praktyczny, że po prostu w mieście na krótkich odległościach nie ma nic szybszego niż rower. Poza tym oczywiście za granicę też to bardzo dobrze działa, więc generalnie to był naturalny wybór. Natomiast to, co odkryliśmy podczas startu w ogóle naszej usługi, to jest to, że nasi kurierzy rowerowi są w ogóle bardzo fajni też i robią bardzo dobre wrażenie na klienta. I z tego punktu widzenia tak naprawdę to się mocniej rozwija prawdopodobnie niż inne środki transportu. Czyli to się po prostu spina generalnie w całość. Tak jest. A takie wrażenie to bardziej moje spaczenie zawodowe po udziałach w różnego rodzaju targach. Znaczy dla nas ważne jest to, żeby klient, który korzysta z Daylivery po raz pierwszy, a na przykład niekoniecznie musi znać wszystkie restauracje, bo ich jest bardzo dużo w ogóle w samym mieście. Znaczy, chodzi mi o to, żeby on zawsze nie miał ryzyka zbyt dużego, że zamówi coś, co będzie w ogóle z definicji po prostu niedobre. Tak? Może coś komuś nie smakować, bo to jest już, tak jak mówiłam, kwestia jakby w ogóle jakichś tam upodobań indywidualnych. Tak. Natomiast chodzi o to, żeby nie naciął się po prostu na niedobrą kuchnię. Tak. Nas też się zgłaszają restauracje, które my sobie odmawiamy, tak? I to nie chodzi też o to, że my się ten, nie wiem, to nigdy nie jest fajne odmawiać kogoś, kto chce pracować, nie? Po prostu. Tak. Ale no, przyjęliśmy sobie zasadę, że bierzemy tylko najlepsze restauracje i chcąc to dotrzymać, po prostu musimy to robić. No może kilka jakichś twardych faktów jeszcze. Jaki macie średni czas dostawy w tej chwili? W lutym 39 minut. To jest średni czas. 39 minut? 39 minut w tak, 39 biorąc minut. Wyłącznie z złożeniem zamówienia przez klienta na początku. Oczywiście, to jest od momentu zamówienia do momentu dostarczenia do drzwi do klienta. W tej chwili 39 minut. My myślimy oczywiście ze względów pogodowych, to jest oczywiście, to ma wpływ. Natomiast myślę, że w krótkiej przyszłości będziemy w stanie około 35 minut bez problemu świadczyć. Okay. A jeżeli chodzi tutaj od strony restauratora, który by się chciał do Was zgłosić, jak to wygląda? Klient płaci za dostawę? Restaurator w prowizji. Dokładnie. Tak, to wygląda. I są progi, tak jak... Dokładnie, nie ma żadnej... Ja to wiem, tutaj osoby, które obejrzą, nie wiedzą. Tak. I są progi, że od pewnej tam chyba 150 zł... Tak, to wygląda dla klienta, dostawa kosztuje niecałe 10 zł, natomiast jeżeli zamawia powyżej 75 zł, to jest niecałe 5 zł, 4,99 dokładnie. Od 150 dostawa jest darmowa. I przy... Też oczywiście w zależności od średnich paragonów w danej restauracji, bo są restauracje, które mają po prostu bardzo niski paragon, więc trudno jest to uzyskać, natomiast są restauracje, które mają zupełnie jakby inny ten koszyk, tak? Więc to jest bardzo prosta rzecz. To, co jakby chcemy też zrobić, to nie mamy żadnych z kolei progów minimalnych na złożenie zamówienia, tak? Dajemy, możemy komuś coś przywieźć za 10 zł. Natomiast to jest taka naturalna bariera, która powoduje, że ludzie zamawiają albo wspólnie, albo więcej. Tak? Ale mamy też klientów, którzy zamawiają na przykład, potrafią zamówić dwa razy dziennie i płacą pełną kwotę dostawy, więc jakby klienci są w stanie zapłacić za dobrą jakość. Znaczy w tej chwili w ogóle jest tak, że coraz częściej wszyscy mimo wszystko pobierają opłaty za dostawę i wszędzie trzeba zapłacić. Ja myślę, że to jest naturalne, jeżeli oczekujemy dobrą usługę, która dostarczy faktycznie szybko, ta dostawa musi być płatna, bo to po drugiej stronie też kosztuje i to nie jest tak, że po prostu to trafia do naszej kieszeni. To tak naprawdę ta opłata za dostawy częściowo trafia do kuriera, a druga część po prostu trafia po prostu z komisją, z opłaty, tak, z prowizji od merchanta, więc to jest akurat... Poza tym, nie wiem, czy powiem coś jakiś banał, ale jakby dobre wynagrodzenie też determinuje dobrych pracowników, dobrych ludzi, jakoś oczywiście. Obsługi, tak, to nie ma inaczej. No tak, to prawda. Wszystko wiemy na temat też dostaw, bo sami robiliśmy wiele dostaw i też sprawdzaliśmy po prostu, jak to wygląda, rozmawialiśmy z klientami. To jest zawsze jakby kolejna fajna rzecz, którą warto wiedzieć, jeżeli ktoś chce pracować w danym biznesie, żeby poznać go też od każdej strony. Z każdej strony, no. To jest na pewno jest nauka, która pozwala nam też rozumieć potrzeby naszych kurierów i z kolei też wiedzieć, czy te problemy, które mają, czasami są oczywiście dużymi problemami, czy też jakby trzeba trochę je tam... Pewnie ty też robisz rozwiązanie. Tak, ja od nas własnych dostaw najwięcej zrobiłem, podejrzewam. Nie znam ani jednego chyba restauratora, który nie robił sam własnych dostaw, jeżeli ma dostawy. Tak, znaczy to jest w ogóle najprostszy sposób, bo nie ma co zatrudniać dostawcy, który będzie 8 godzin siedział i się nudził, jeżeli samemu można kilka dowieść. Ale i tak można też zrobić, spróbować, zobaczyć, co klient, jak reaguje, jaki jest klient, kto zamawia. Jeszcze dopytałem klientów, skąd się o nas dowiedzieli. Tak samo. Nie na zasadzie, że to był zlotowy klient, który jadł kiedyś u nas? Tak. Czy raczej to był klient, który reklama z Facebooka dotarła? Dokładnie. Albo że była rekomendacja od kogoś, bo to też jest bardzo częsty powód. Po prostu. Czasem sami powiedzą rzeczywiście, że od jakiejś tam firmy się dowiedzieliśmy, z którą współpracujemy. Dobra, to jak jesteśmy w temacie jeszcze food trucków,
to znaczy tak, generalnie to jest food truck od kuchni. Mhm. I takie pytanie, jeżeli chodzi o współpracę z food truckami. My zrezygnowaliśmy z dostawy z food trucków, wydajemy z kontenera, on się nie rusza raczej. Mhm. Natomiast czy jesteście gotowi na współpracę z food truckami, które w Warszawie po pierwsze 3 razy w tygodniu zmienią miejsce, a po drugie będą tylko 3 dni w tygodniu działały? To nie jest żaden problem. Mamy restaurację, która działa tylko 3 dni w tygodniu. Mhm. Są takie też trochę wyjątkowe miejsca pod kątem przygotowań kulinarnych i to jest fajne. Natomiast jeżeli ten food truck znajduje się na mapie naszej, to nie ma dostaw, to ona się zmienia, ale to nie jest żaden problem. To tylko dla kurierów, którzy muszą się przyzwyczaić. Na pewno wrzucimy jakoś teraz w filmiku tak tutaj, albo, super. Albo będzie gdzieś wcześniej. Tak, więc to jest informacja do kurierów. Oni doskonale znają Warszawę. Oni oczywiście się przyzwyczajają do pewnych lokalizacji, wiedzą, że ten punkt jest tu. Jak ktoś się rusza, oczywiście to jest trochę trudniej. Ale używają też aplikacji, tak, która wewnętrznej naszej, która po prostu pozwala im dotrzeć bez problemu. Okej, a z jakim wyprzedzeniem potrzebujecie poznać adres, gdzie danego dnia będzie food truck stał? Żeby... Pół godziny? Pół godziny, żeby odpalić. Tak. Okej. Okay. I możliwy jest, rozumiem, stały grafik tygodniowy, że jak najbardziej. W poniedziałki gdzieś tam. Tak, to w ogóle nam ułatwia pracę, tak? Jakby to jeżeli wiemy z góry, natomiast jeżeli my tam zaczynamy za codziennie od 11, więc wystarczy, że wiemy za 15-11, że coś zmieniło miejsce, nie ma problemu. Dobra, to my będziemy zaraz rozmawiali o rozszerzeniu działalności. Bardzo miło. To też pozwala naszym dotrzeć do nowych klientów, tak? Bo my dostarczamy od danego adresu dostawy do 5 km, 4-5 km. W związku z tym mamy możliwość po prostu dotrzeć na przykład z waszym food truckiem do zupełnie innej grupy ludzi. No tak. Myślę, że to jest super fajna rzecz. Tak. Właśnie będziemy w ten sposób kombinowali, bo tak z punktu widzenia naszego, to są klienci, którzy nie przyszliby normalnie do food trucka, więc owszem, tracimy troszeczkę marżę, bo wy zarabiacie. Natomiast to są klienci, których by normalnie nie było, dlatego zdecydowaliśmy się wydawać z food trucków po prostu, bo to zawsze zwiększa mocno zasięg, tak? Restauracja, która ma dostawę, powoduje, że się dociera, bo nawet częstotliwość się zwiększa, nawet jeżeli to przychodzi do danej restauracji, nie zawsze może, to powtarzamy tak, że to jakby nie jest tak, że jak korzystasz z dostaw zewnętrznych, to my ci zabierzemy klientów. To jest taka też ważna rzecz, którą możemy powiedzieć, dlatego że klienci lubią chodzić do restauracji w większości przypadków. Natomiast nie zawsze mogą sobie na to pozwolić z względów czasowych, natomiast mogą sobie dużo prościej zamówić coś do domu. A prawda jest taka, że jak bardzo lubią knajpy, to chętnie zamawiają więcej niż by chodzili tak naprawdę chodząc tylko i wyłącznie do knajpy. I to jest niesamowita rzecz, którą też odkrywamy tak naprawdę. Dokładnie. Okay. Super. Dobra. Czy ja coś na koniec? Dobra, to wszystko, co musicie jeszcze wiedzieć o Delivery, typu przydatne odnośniki będą na dole pod filmem. Tam też jest guzik do subskrybowania kanału. I tak, to chyba wszystko. Także zachęcam do sprawdzenia Delivery na stronie i do wszelkich odnośników, które będą podyktowane. Zapraszamy. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Dziękuję również. Dzięki bardzo.